Dzisiaj też zrobię odskocznię od płytek, bo też nie mam czasu zbytnio. Ale muszę zamontować ościeżnicę do łazienki, żeby tam skończyć płytkami. Także pokażę Wam, jak montować ościeżnicę. Dokładnie, bo tam tak pokrótce powiedziałem. Dobra, mamy ościeżnicę 80 prawe. Chyba 80, jeszcze muszę sprawdzić w takim razie, bo nie wiem, czy do łazienki mamy mniejsze czy większe, nie pamiętam, jakie były. Gdzie mam miarkę jakąś najlepiej rozsuwaną. Zaczyna mnie denerwować ten bałagan. Jest miarka. O, tu płytki muszę dokończyć, ale chcę pierw zrobić tutaj, żeby stąd wyjść sobie już całością wtedy. Także tutaj muszę pierw zrobić tą ścianę. A żeby tą ścianę zrobić, no to muszę zrobić ościeżnicę. Drzwi 80 to musi być 90 coś. 92, czyli 80, dobrze. Bo niektóre łazienkowe są 70. Nie pamiętałem, jak jest u mnie w projekcie akurat. Ale u mnie wszystko są 80 z tego, co widzę. Dobra. Pokażę Wam, co mamy w środku. W środku jest niespodzianka w postaci bananka. Taki mam dzisiaj fajny humorek. Dobra, muszę jeszcze odczepić. O, i z tej strony to samo. O. Tak to wygląda. Mamy oczywiście instrukcję obsługi. Mamy również te wszystkie mocowania, uchwyty. No dobra, zrywamy te folie. Instrukcję czytać? Nie. Nie czytamy instrukcji. Nie, żartuję. Kiedy potrzeba, to potrzeba czytać. Ja już czytałem, bo jedne montowałem. Teraz montuję drugie. Widzę, okleina coś tu odchodzi. Bardzo chusteczkowy klej musiał być. Ale to akurat przylega do ściany, także nie powinno nam to przeszkadzać. Dobra. Nie mam folii żadnej, żeby rozłożyć. Kurde, szkoda, że nie mam folii. Szkoda, miałem gdzieś folię. Dobra, ja poszukam folii, przygotuję sobie teren, żeby było tutaj czysto. Nie mam folii, ale mam na kartonach, rozłożyłem. Dobra, co zawiera opakowanie? Wysypiemy, może nie wszystko będzie potrzebne. Trzy zawiasy, mocowania do zawiasów. Jak to wygląda? To montujemy, odwrócę Wam, pokażę. To montujemy w tym miejscu. Nie wiem, czy ma znaczenie, która strona, tak czy tak. Nie wiem, zrobimy tą stronę. Montujemy to tu. Zawias wkładamy, oczywiście patrzymy, gdzie góra, gdzie dół, żeby nie włożyć w ten sposób. Montujemy zawias. Wkładamy go do końca. No, możemy do końca. Najpierw muszę poluźnić. Zobaczyć, czy jest luz. Czy jest skręcony, ale nie, luźno jest. Bo nam wchodzi, pokażę Wam na sucho. Wchodzi tak i dopiero skręcamy tym. I w środku są takie jakby ząbki i nam blokują zawias. Nie, że kręcimy, wkręcamy ten wkręta, tylko ustawiamy sobie w ten sposób, regulujemy i skręcamy kluczem impulsowym dopiero. To czy możemy regulować też później sobie, tak? Na razie, żeby było zamontowane tylko. Żeby to było zamontowane. Zobaczymy, czy tu musi wcelować nam w otwór. No, ciemno, nie widzę. No nie chcę wejść. Jak na złość. O, weszło. Jak zwykle są tam jakieś paproszki. Ale możesz wrzucić młotka, na przykład gumowego, gdzieś tu go miałem. Młotek gumowy jest. Młotka gumowego możemy użyć. Mam dużo, akurat młotek do kostki brukowej, ale też może być. Delikatnie. Nie chcę iść? To pewnie poprodukcyjne babole są. Teraz nie wyjmiemy. Dobra, ja wyjmę i pokażę naprawdę. Pokażę Wam na drugim.
O, bo takie bawole są produkcyjne i jednak pasowałoby oczyścić je, bo później widzicie, jak w moim przypadku w tamtym nie chce mi wejść. O, tutaj są te babolki i później nie chce nam wpasować się zawias. I tak każdy trzeba wyczyścić, bo tak to nie, może nam nie wejść. A okaże się, nam braknie kurczę parę milimetrów, żeby potrzebujemy się skręcić bardziej i problem. Także oczyszczamy. Jak to ma kompresor, kompresorem dmuchnąć. Ja mam kompresor ustny. Zobaczymy na tym teraz. O, wkładamy to w tym miejscu. Patrzymy na otworki, czy się zgadzają. Nawet się zgadza. Bierzemy zawiasik. O, lekko wchodzi. Jak się oczyści. I teraz ustawiamy sobie na głębokość, jaką chcemy. Później skręcamy. Możemy skręcić od razu sobie tak chwilę. O, tu mamy dziurkę. I sobie skręcamy. Jak skręcimy, to nam się nie rusza. A potem mamy zaślepki. O, zaślepki są i zaślepiamy. Tak samo z drugiej, jest u góry. Gdzie mam jeszcze jeden zawias? Jest zawias. O. Wkładamy sobie. Otwory pasują. Pasują. O. O. I mamy założone. Także muszę tego ostatniego jeszcze wyciągnąć, wyczyścić. I będziemy skręcać zaraz. Zawias poprawiony. Udało się go wyciągnąć. I teraz. Tu mamy zaczep, raz, dwa, trzy, to jest jeden komplet, są dwa na stronę, raz, dwa, poczekaj, żeby się tam się zgadzało, jest raz, dwa, jeden zestaw, raz, dwa, drugi zestaw, śrubka, śrubka, tu mamy jeden wyleciał imbusik, czy zapasowy jest, coś za dużo dali, cholera. Nie wiem, jak oni pakują. Przedtem miałem jeden wkręt więcej, teraz mam jeden ten. No, w sumie zestaw skompletuje się dodatkowo jeden. Dobra, i teraz weźmiemy wkrętareczkę. Ustawiamy sobie. I tak. Z tej strony wkładamy zaślepki. Zaślepki włożymy od góry. Od góry wkładamy zaślepkę. O. Tak, jedna. Czy od dołu? Ma to znaczenie? Chyba nie ma nawet znaczenia. Nie ma znaczenia. O. Dwie zaślepki włożone. Teraz wpasować się. Zachować kąty. Ale te futryny rzeczywiście jakoś tych marketowych. Niby, że to firma jest, ale jednak market. Firma DRE, ale zrobiła dla marketu. Ale tu będzie zapiankowane z tej strony, to nie będzie widać. O, i teraz to skręcam, a tu jeszcze wkładamy teraz tu. I skręcamy tego. Tak samo tu. I skręcamy tego. Wyskoczyło. O. To samo z drugiej strony. Ten sam zestaw.
ten sam zestaw, czyli zaślepka idzie od góry. Idzie jedna, idzie druga. O. Tu wyskoczyło, trzeba wpasować się. O. I teraz z tej strony. Jeden. Drugi. Ustawić równo, żeby nie było żadnej szparki. O. I skręcamy. Są różne systemy mocowania, bo są też na zwykłe farmery się wkręca. I teraz powiem wam jedna uwaga, jeden z widzów mi podpowiedział, dzięki Michał, dla pewności można dać po jednym czarnuchu, jak on to nazywa. Można dociągnąć to jeszcze jednym czarnuchem sobie, żeby wyszło nam w ten sposób. Gdzieś tak złapiemy w tym miejscu sobie. Złapiemy kąt i wkręcimy tego. Wtedy nie powinno nam się nic ciekawego z tym dziać, że nam gdzieś futryna rozejdzie później po piance. Zwiększymy mu moc troszeczkę. Wyszło, dobrze, nawet będzie trzymać pianka. Ale teraz mamy pewność też, nie można z tym szaleć oczywiście, ale dodatkowo jest wzmocnione. Jeszcze też można robić, że pianka, że jest pianką, ale tu na wkręcać mniejsze takie wkręty czarnuchy, żeby się lepiej w piance trzymało. Ale można, nie trzeba. Ja akurat tego nie robię, aczkolwiek można by. Dobra, wkręcimy tutaj tego też. O, ładnie doszedł. Dociągło go elegancko. Dobra. I mamy, tak, to trzeba schować, bo to założymy sobie później, teraz nie musimy zakładać, ale warto, żeby nie zginęło. Ja już jedne mam, drugie mi domierzały. I tu w zestawie są takie zaślepki, przeciwwilgociowe to są, że jak coś nam się rozleje, że nie napęcznieją nam futryny. Jedni to zakładają, drudzy nie zakładają. Jak mówiłem ostatnio przy w pierwszym filmie o tym, ja zakładam. O. I teraz można by przymierzyć. A propos, teraz miałem gdzieś deski naszykowane, nie pamiętam, które były deski. Czy to były deski? Tu jest jedna. Gdzieś miałem jeszcze jedną, takiej wielkości. Gdzieś ją używałem do czegoś. Nie wiem, czy tutaj nie ma. No nie ma. Do czego ja tą deskę brałem teraz? To jest to, się nie odłoży, a wymiar miałem przygotowany już. Bo te były, z tego co pamiętam, ciut mniejsze. Tak, ciut mniejsze były te trzy. To jeszcze dwie deski gdzieś takie miałem. A, tu są. Mówię, gdzieś były. O. I teraz tak, jak sprawdzać? Widzę, że za szeroko jest. Jak sprawdzać odpowiednią, jak do deski zrobić, do zaparcia. Mierzymy sobie
od samej góry tą krawędź. Czy nam pasuje? O, ta wchodzi. Czekajcie, była ta chyba. O, wchodzi ciasno, czyli prawidłowo. Czyli prawidłowo. I tak, tak samo musi wchodzić u dołu. I tak będzie u dołu. I to są trzy podpory, które trzeba zapisać. Dobra, idziemy do futryny. Ja ustawię na futrynie mniej więcej i pokażę wam. Chociaż widzieliście, jak już obsadzałem przed tą, tamtą. Myślę, że starczy wam takie pokazanie, co jest w zestawie i jak ja to dodatkowo zabezpieczam. Dobra, to ja montuję sobie to. Futrynę obsadziłem już dzień wcześniej. To jest drugi dzień. Wysunąłem ją tyle, dlatego żeby płytka mi elegancko weszła tutaj w ten rancik. Nie będzie widać żadnego łączenia. Wyjdzie elegancko, ładnie. Także to jest fajnie, elegancko zrobione wszystko. Mogę teraz już, płytkę mam docięte. Zaczynam klejenie tutaj, tą wnękę. Tą ścianę przykleję całą i wchodzę tutaj na tą stronę. Także dzisiaj robię to i zawsze tutaj może wycinki robić już z tego. Zobaczymy, ile czasu mi starczy. Także futryny obsadzone. Powiem wam jeden mankament, jaki mi się tutaj wydarzy, czy wydarzył. No to nie jest troszeczkę z mojej winy. Tylko mi dali dupę murarze. Dlatego, że myślałem, że ja się pomyliłem, bo obsadziłem tutaj futrynę na gołej posadce, nie na płytkach. W kotłowni, jak robiłem, obsadziłem na płytkach. Przymieszam drzwi, elegancko, wszystko pasuje. Tu jeszcze miejsce, bo pianka jeszcze weszła. Także luzu było sporo, naprawdę było miejsca dużo. Natomiast tutaj wyszło mi, że tutaj nie mam nic, znaczy tam trochę pianki tam podkleiłem, tak? Ale tu praktycznie jest na zero. Nie ma nic miejsca, także chłopaki zrobili mi za nisko, po prostu za niskie otwory. Czemu tak? Mówię, czemu tak się stało? Otóż, tu wam będzie widać. Zrobili zbrojenie. Jest zbrojenie. Zbrojenie ma prawie 3 cm, żeby trzymać tą ścianę. Natomiast w tym pomieszczeniu nie mam zrobionego zbrojenia. I dlatego te 2 cm jest 3 nawet różnicy, a tutaj. No i teraz, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie obsadzać futryn na samej posadzce i później płytkami dookoła obrabiać, to postanowiłem, że będę futrynę obetnę wszystkie na 2 cm. Później mam takie, są takie zaślepki, gdzieś tu miałem. O. Także nawet jak się trochę wystrzępi czy coś, to nie będzie widać, bo wchodzi od spodu zaślepka. I tak rozwiążę tutaj te pozostałe pokoje. Tego już nie będę ruszał, poprawiał. To zostanie tutaj, tutaj płytkami już tą obrobię. I tak drzwi muszę wszystkie obciąć. 2 cm niestety, bo no tak wychodzi mi tutaj z konstrukcji budynku. 2 cm drzwi do obcięcia. Także daję drzwi, dam do stolarza i futryny dam do stolarza, żeby mi równiutko, bo ja mogę sam to obciąć, ale nie ma takiej maszynki dobrej, będzie, może mi się wystrzępić. Także tam do stolarza, żeby mi to równo obciął futryny, jak i drzwi, równo 2 cm wszystkie i będzie akurat idealnie. Także taki mankament mi wyszedł tutaj w budowy. Bo tu wysokość mam 207, o 207 mam do tego punktu, równo od wylewki. 207, natomiast tam mam 210, także jest to 3 cm różnicy, no i to problem się, dlatego tak wyszedł. Ale no cóż, no, z każdej opresji trzeba wyjść i jakoś to ogarnąć. Dobra, to ja kleję dalej tutaj teraz tą stronę i później wchodzę na tą stronę. No dobra, to kleimy.